Witamy Was w kolejnym odcinku Zbrodnia przy Kawie. Dzisiaj będzie o pierwszym polskim seryjnym mordercy na naszym podcaście Zbrodnia przy Kawie. I ja o tym seryjnym dowiedziałam się tak naprawdę kilka dni temu. I od razu stwierdziłam, że muszę koniecznie zrobić o nim odcinek, bo być może Wy też o nim jeszcze nie słyszeliście. No, brzmi ciekawie. Ja powiem szczerze, że. Seryjnych moltersów, no to oczywiście na naszym podwórku. Kolonowski, tak, takie te duże, Trinkiewicz, takie duże nazwiska, ale faktycznie takich wielu nie znam i im wydaje mi się, że w Polsce są troszeczkę mniej rozreklamowani niż, właśnie powiedzmy, na moich podwórkach, gdzie mają jakieś ksywy, no, wiecie, Night Stalker, albo coś takiego. To znaczy, u nas jest mnóstwo wampirów. Jest ja wampir tak, Zbytowa, tak, 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 wampir tak. Zagłębia, ten dzisiejszy też będzie wampirem, chociaż nazywanie go wampirem jest dość ryzykowne. A to też, dlaczego to musicie hmm. słuchać do końca, żeby się przekonać? Ale zanim przejdziemy do Natalii historii, to jeszcze chwileczkę sobie pozwolę zająć czasu i Wam serdecznie podziękować za to, że właśnie kilka dni temu okazało się, że mamy już 1000 subskrybentów na YouTubie, co jest dla nas w ogóle kosmosem. Tak, no nie spodziewałyśmy się zupełnie, że, że dojdzie aż do 1000, bo ta liczba robi, no nie oszukujmy się, spore wrażenie. I bardzo, bardzo Wam dziękujemy. Bardzo się z tego powodu cieszymy. Cieszymy się też, że nam komentujecie, że podsyłacie sprawy, o których warto wspomnieć na naszym podcaście. Bo fajnie jest odkrywać dzięki Wam takie, o których jeszcze nie słyszałyśmy. Także dziękujemy za, za te komentarze. Bardzo mocno i oczywiście możecie nam wciąż podsyłać właśnie czy w komentarzach na YouTubie, czy na Facebooku, czy na Instagramie, ale też piszcie do nas na maila zbrodniaprzykawimałpagmier.com, bo bardzo chętnie przyjmiemy. My wszystkie te sprawy zapisujemy w takim naszym mentalnym kajeciku i one czekają tylko na swoją kolej. Dokładnie. Także zachęcamy do kontaktu z nami. Staramy się zawsze wam odpowiadać, staramy się być z Wami w kontakcie i dać wam też feedback, tak jak Wy nam dajecie. No i bardzo, bardzo jeszcze raz dziękujemy za wsparcie i za to, że dzięki Wam możemy jakoś tam się też rozwijać, bo to widać, że dzięki temu, że subskrybujecie, że klikacie tam lubię, że komentujecie, coraz więcej osób odkrywa nasz podcast, także to dla nas jest bardzo, bardzo miłe, że dajecie nam szansę i że, że, że nas promujecie. Wiemy też, że parę osób też poleca innym osobom, także też w ogóle bardzo, bardzo dziękujemy. Tak, no to serce rośnie i naprawdę chcę się tworzyć dalej, bo wierzcie nam, przygotowywanie tych odcinków wcale nie jest takie łatwe, bo sam research zajmuje sporo czasu, a jeszcze tutaj Ola dzielnie później walczy, wycinając te nasze niepotrzebne wstawki typu, yy, które się <laughs> zdarzają, oczywiście, a to nie zajmuje też godzinę, tylko trochę więcej. Więc y, z mojej strony brawa dla Oli, że ma taką cierpliwość, zwłaszcza tutaj u mnie w moim przypadku. Ale wracając do naszej sprawy, to na wstępie powiem tylko, co jest ciekawe i o czym też całkiem niedawno się dowiedziałam. Pojęcie seryjnego morderstwa nie funkcjonuje w polskim prawie karnym. To jest używane przez nas na co dzień, zwłaszcza przez fanów tematyki true crime i ogólnie kryminalnych historii, a tutaj się okazuje, że to w polskim prawie wcale nie funkcjonuje. Ponadto, morderstwem przez większą część doktryny jest nazywane jedynie zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, a także popełniono w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie. I to też często słyszymy mm. w wiadomościach, prawda? Takie zwroty. Także to taka ciekawostka. Ja wiem, że w innych krajach też tak jest, bo w Stanach Zjednoczonych też jest manslaughter i murder, i to jest rozróżniane właśnie. Manslaughter to jest po prostu zabicie kogoś bez planowania wcześniejszego, bez szczególnego okrucieństwa. Natomiast murder to jest już określenie, które jest, jeżeli ktoś się przygotowywał i całkowicie celowo z kimś się na przykład spotkał, albo całkowicie celowo szukał kogoś, żeby zabić. Ciekawe, że u nas też to, to powiem szczerze, nie wiedziałam, że jest też jest zabójstwo i morderstwo i jest mm -hmm. różnicowane przez polskie prawo. To powiem tak, szczerze nie wiedziałam. Tak. Ale tych seryjnych morderców, jak to sobie tak potocznie mówimy, mm -hmm. to w Polsce było kilku. I wśród nich znajduje się Mariusz Sowiński. I teraz ciekawa jestem, ilu z Was powie: Oho, znam tą historię, a ilu zaintryguje i będą słuchać dalej, bo wcale jej nie znają tak dobrze albo w ogóle. Mariusz Sawiński urodził się 26 marca 1976 roku w Jarosławcu. W dzieciństwie był ofiarą przemocy domowej ze strony ojca, jak zresztą pozostali członkowie rodziny. Koniec końców matka Mariusza Sawińskiego odeszła od swojego agresora, gdy ten próbował ją udusić. W zamian ten próbował zdemolować dom i go spalić. Na szczęście temu zapobiegł sąsiad. W szkole podstawowej nie był lubiany, miał problemy z nauką, ledwo przechodził z klasy do klasy. Wśród znajomych, wśród osób pracujących w szkole miał pseudonim niemowa, bo ciężko było usłyszeć z jego ust cokolwiek, rzadko kiedy się odzywał. Był nieobecny, był skryty, był introwertykiem, bez przyjaciół i bez pasji, także taka osoba, która gdzieś tam zawsze stoi w kącie a z boku, z nikim nie rozmawia, z którą ciężko nawiązać kontakt jakikolwiek. Jak wspomina jego nauczycielka z podstawówki, na lekcjach był zawsze jakiś taki nieobecny. Ja tłumaczę zadanie, a on patrzy w okno, zwracam uwagę, wzywam matkę, a on znowu w okno. Po szkole podstawowej nie chciał się dalej uczyć, pomagał rodzicom w gospodarstwie. I tutaj trzeba przyznać, że był dość postawny, miał 1,83 m wzrostu. Według niektórych był niebrzydki, z wyglądu niczym szczególnym się nie wyróżniał. Wspominałam o czasach, gdy chodził do podstawówki. I tutaj trzeba koniecznie zaznaczyć o jednej historii z dzieciństwa Mariusza Sowińskiego, która mogła zdecydowanie wpłynąć na to, że w późniejszych latach stał się tym, kim się stał. Mianowicie chodzi o historię, gdy Mariusz miał zaledwie 10 lat. Jego o rok młodszy brat powiesił się. Mariusz później wspomniał o tym wydarzeniu policji. I tutaj cytuję: bawił się z innymi dziećmi w Janosików. Ja byłem wtedy u sąsiadów. Brat pobiegł w krzaki. Się wysikać i już nie wrócił. Znalazłem go w krzakach. Miał pod brodą sznurek do suszenia bielizny. Od tamtej pory wszystko się we mnie zamknęło. I po tej tragicznej historii, właśnie matka wraz z dziećmi przeniosła się z gminy Uchanie do Stefankowic. Tam postanowiła zacząć tak naprawdę nowy rozdział swojego życia. Tam poznała swojego drugiego przyszłego męża i tak założyła rodzinę, stąd też. Przybrane rodzeństwo Mariusza, czyli ten starszy brat i młodsza siostra. Powiedz mi wiemy, czy to było celowe działanie, czy to był wypadek, bo dzieci się w coś bawiły, on się, nie wiem, przewrócił czy coś w tym stylu. Bo no, w takim wieku dzieci no, popełniają niestety samobójstwa, ale najczęściej są to nieudane próby, a tutaj w sumie taka. Bardzo celowe działanie musiałoby to być, skoro na chwilę poszedł gdzieś w krzaki i powiesił się tam. No tak, tutaj tak naprawdę o tej historii dowiadujemy się od Mariusza, więc jak było naprawdę, tego pewnie nigdy się nie dowiemy. Ale w książce, którą specjalnie na okazję, że dzisiaj jest odcinek o pierwszym polskim seryjnym mordercy, kupiłam, to są polscy seryjni mordercy Jarosława Stukana. Autor pisze w tej książce, że. Tutaj w tej rodzinie od początku była agresja związana głównie z ojcem Mariusza Sawińskiego i tak właśnie dlatego pod wpływem tych wydarzeń przemocowego związku matki z ojcem i aktów agresji brat Mariusza nie wytrzymał psychicznie i po prostu się powiesił, a na Mariusza wpłynęło to w ten sposób, że ten zaczął krzywdzić innych. Czyli brat skrzywdził sam siebie, Mariusz zaczął krzywdzić innych, w ten sposób, jakby rozładowali te wszystkie negatywne emocje tak, które tak, z dzieciństwa tak, tak, tak. się w no dzieciństwa. Niestety, niestety tak wygląda. No, straszna tragedia. Dziecko, które popełnia samobójstwo, to jest, to jest straszna tragedia. Tak, tym bardziej, że chyba też straszne było to, że to Mariusz go znalazł. Tak, oczywiście, no miał tylko 10 S lat. Więc... Tak, tak. To, no to na pewno bardzo skaleczyło jego mhm. psychikę, która dopiero w tym wieku się jeszcze kształtowała. Matka Mariusza opowiadając o synu, często używała określeń spokojny, powolny, posłuszny. Nigdy nie bił się z kolegami. Gdy widział kłótnie, raczej się wycofywał. Był pracowity, można było na nim polegać. Pomagał mi nawet przy małym dziecku. Nigdy nie widziałam go pijanego, nie palił też papierosów. Na zabawy zaczął chodzić dopiero, gdy poszedł do wojska. Miał kilku kolegów, z którymi dorastał. Grali w piłkę lub siedzieli przy magnetofonie, słuchając muzyki. O dziewczynach nic nie wiem. Mariuszowi, jak później sam przyznał policji, od dziecka towarzyszyły myśli, żeby uprawiać seks ze zwierzętami. Potem w tych fantazjach pojawiały się również kobiety. Przyznał, że już od 15 roku życia miał kontakty seksualne z kurami. Z kurami? Tak. Nie zabijał ich, ale lubił obserwować, jak same zdychały po agresywnym stosunku. O Potem Postanowił, że zaraz po stosunku będzie tym kurą ukręcać głowę, i mówił, że dlatego, żeby się nie męczyły. Więc no, dla mnie to jest dziwny akt łaski, jak no, krzywdził je w taki okrutny sposób. No, nie wyobrażam sobie, nawet nie chcę wyobrażać sobie, przez co przychodziło to biedne zwierzę, ale myślę, że tutaj bynajmniej to ukręcenie głowy nie miało nic wspólnego z tą łaską czy chęcią ulżenia. Tylko myślę, że nie starczyło mu to, że ona umierała tak, jakby sama, w cudzysłowie, tylko po prostu chciał on jej odebrać życie. Myślę, że to był kolejny krok tak naprawdę. On sobie oczywiście może to jakoś racjonalizował, że ulżę jej, żeby się nie męczyła. Natomiast wydaje mi się, że mogło tu chodzić o to, że chciał własnymi rękoma odebrać mhm. życie. No tak, bo on z czasem zauważył, że sam ten akt ukręcenia głowy zaczęło go to bardzo podniecać. Praktycznie tak samo no jak sam stosunek, o ile nie bardziej. Więc rzeczywiście no jest tak jak, tak, jak mówisz, że za tym nie krył się wcale ten akt łaski, tylko jeszcze inna chora fantazja. Od tamtej pory najpierw ukręcał głowy, a później odbywał stosunek z martwymi kurami. Następnie po tym, po jakimś czasie, postanowił spróbować z większymi zwierzętami. I tutaj zaczął gwałcić krowy i klacze, które przywiązywał do belki. I z czasem też zauważył, że duszenie tych zwierząt bardzo go podnieca. Jego pierwszy kontakt seksualny z człowiekiem miał miejsce, gdy Mariusz skończył 18 lat. Zgwałcił wówczas niewidomą, starszą kobietę w jej własnym domu. I co gorsza, ta sprawa nigdy nie została rozwiązana, została umorzona właśnie z powodu niewykrycia sprawcy. No a tym bardziej, że no, jego ofiarą była kobieta nieporadna, która nie widziała, nie mogła wskazać sprawcy, bo, bo, bo go nie widziała, więc to też na pewno na Mariusza wpłynęło tak, że poczuł się troszeczkę panem losu, że nie został złapany, mhm. więc dodało mu taki może wiatr w skrzydła, żeby ciągnąć dalej te chore fantazje. Jak sam później zeznał badającym go seksuologom, nie miałem zbyt często ochoty na kobiety. Czasami kupowałem pisma erotyczne: Wampa, Twój weekend, Katz. Podobało mi się, ale nie onanizowałem się. Nie przepadam za pornografią. Widok nagi kobiety niekoniecznie wywołuje u mnie podniecenie, ale duszę nie tak. I tak przenosimy się do dnia 9 października 1994 roku. Marusz tego dnia. Rozpoczął pracę w składzie buraczanym w sąsiedniej miejscowości. Po skończonej zmianie, wspólnie z kolegami postanowili wypić parę głębszych i, gdy Mariusz wracał do domu po dużej ilości alkoholu, poczuł, że ma ochotę na seks. I akurat niedaleko drogi, którą wracał do siebie, stał drewniany dom należący do 63-letniej Zofika. Kobieta była mieszkanką Stefankowic, była spokojną. Osobą bardzo religijną, bo tak wspominali sąsiedzi panią Zofię. Była na tyle religijną kobietą, że w swoim domu nawet prowadziła lekcje religii dla okolicznych dzieci. I też na te lekcje uczęszczał Mariusz Sowiński. Więc on tą kobietę bardzo dobrze znał, ona bardzo dobrze znała jego. I tak, gdy ten zapukał do jej drzwi i przedstawił się, że z Mariuszem Sowińskim, no to nic dziwnego, że kobieta go wpuściła do środka. I wtedy od razu. Gdy tylko drzwi się uchyliły, Mariusz zaatakował, rzucił się na kobietę, złapał za szyję i następnie zaczął ją dusić do czasu, aż kobieta nie straciła przytomności. Potem zaciągnął ją do pokoju, trzymając cały czas mocno za szyję, rzucił ją na warsalkę, rozebrał i brutalnie zgwałcił. Po wszystkim wrzucił kobietę do pobliskiej studni. Jak później wspominał policjantom, którzy go przesłuchiwali, po tej pierwszej zbrodni mówi. Był on spokojny, rozluźniony. Nie żałował, że ją zabiłem. Następnego dnia sąsiedzi zaniepokoili się nieobecnością pani Zofii, zaczęli szukać, no i jej ciało odkryto w studni, zmasakrowane, nagie. Jak nie trudno się domyślić, ta zbrodnia bardzo wstrząsnęła okolicą, do tej pory bardzo spokojną, bo tutaj jednak działa na wyobraźnię skala tej przemocy, tej agresji. To nie było jakieś Zabójstwo, gdzie możemy pomyśleć, że dwóch sąsiadów się ze sobą pokłóciło, to było widać, że to nie trwało też chwilę, że to była agresja, która trwała przez jakiś dłuższy okres czasu. Ciało pani Zofika było tak zmasakrowane, że rodzina nie uzyskała zgody na otwarcie trumny, więc to też możemy sobie tylko wyobrazić. Koniec końców policja prawdopodobnie pod wpływem presji otoczenia bardzo szybko aresztowała 55-letniego Kazimierza P. Był to najbliższy sąsiad kobiety, mieszkał sam, więc jak nie trudno się domyślić, nie miał mocnego alibi, które zostałoby potwierdzone przez kogokolwiek, więc tak naprawdę bardzo łatwy cel. Mężczyzna podobno podczas pogrzebu, zanim jeszcze został aresztowany, dziwnie się zachowywał, koniecznie chciał pomóc w niesieniu trumny, płakał, zataczał się. A policjanci, którzy byli na pogrzebie celem obserwacji potencjalnego mordercy i wychwytywać te dziwne, niepokojące, odchodzące od normy zachowania, i tak było w tym przypadku, Kazimierz P. tym swoim dziwnym zachowaniem zwrócił uwagę policji. Przebadano ślady krwi, które znaleziono na miejscu zbrodni, i ustalono, że zgadza się ta grupa krwi z grupą krwi Kazimierza. Niestety też w tamtych czasach jeszcze nie było badania DNA, tak naprawdę to nie był żaden dowód. No nie, no zwłaszcza jeżeli ma, nie wiem, ARH+, no to umówmy się, że połowa społeczeństwa ma ARH+, no chyba, że miałby jakąś naprawdę rzadką grupę krwi typu AB, RH- albo 0RH-, no to są dość rzadkie grupy krwi, no to wtedy może w tak małej społeczności byłoby z 5 osób. Albo nawet mniej z taką grupą krwi, no to jeszcze, ale jeżeli miał popularną grupę krwi, no to faktycznie to, to, to żaden dowód tak naprawdę. No właśnie, ale podczas przesłuchiwania Kazimierza P., ten przyznał się do winy. I tutaj nie wiadomo, czy się po prostu załamał, czy presja przesłuchujących go policjantów była tak silna. Koniec końców mężczyzna się przyznał i trafił do więzienia na aż 19 miesięcy. Nie był jednak w stanie podać żadnych szczegółów dotyczących zabójstwa. I ostatecznie, koniec końców, został przez sąd uniewinniony. W czasie, gdy Kazimierz P niesłusznie przebywał w więzieniu, a ponad rok od pierwszego morderstwa, Mariusz Sowiński zaatakował ponownie. 26 listopada 1995 roku Mariusz Sowiński był na zabawie w Teratynie. To była wiejska impreza z dużą ilością alkoholu. No i Mariusz, który był już pod wpływem, Postanowił, że pora wracać do domu oddalonego o 7 km. Wracał pieszo przez Kułakowice. No i ponownie tutaj alkohol zrobił swoje. Mariusz zaczął odczuwać silną potrzebę seksu. No i na drodze przed sobą miał dom, w którym wiedział, że mieszka samotna starsza kobieta. Bo właśnie takie najczęściej ofiary wybierał te, które mieszkały same. On wiedział, że one mieszkają same, że są bezbronne. Najczęściej mieszkały w domach, które były oddalone od najbliższych sąsiadów o ileś kilometrów. No i podszedł do budynku, zastukał okno, a na zapytanie 80-letniej Antoniny E. tym razem nie odpowiedział. Kobieta poczuła mrużące krew w żyłach przerażenie. Weszła na strych, skąd przez okno zaczęła wzywać pomocy. I tutaj sąsiedzi nie mieli szans usłyszeć tych krzyków, bo jak wspomniałam wcześniej, no... Dom pani Antoniny był oddalony o ileś kilometrów od najbliższego sąsiada. W tym czasie mężczyzna na parterze wyważył futry na okna i wszedł do środka, do domu. Wbiegł na górę, gdzie rzucił się na staruszkę i zaczął ją dusić. Gdy ta bezwładnie osunęła się na ziemię, zaczął kolanami uciskać jej klatkę piersiową, łabiąc tym samym żebra, następnie rozebrał kobietę i dwukrotnie zgwałcił, gdy była nieprzytomna. Ale jeszcze żyła. Ale jeszcze żyła, więc. Ojej. Tak jak wspomniałaś, tutaj ta eskalacja mhm. tej agresji wzrosła. Gdyż skończył, znalazł zapałki i podpalił słomę i trocinę na strychu, a następnie uciekł. Oczywiście podpalił po to, żeby zatrzeć ze sobą ślady krwi, ale też ostatecznie pozbawić swoją ofiarę życia. Jednak kobieta, gdy się ocknęła, ostatkiem sił zdołała zejść na parter, i w tym czasie sąsiedzi już zauważyli palący się dom. Wezwali straż pożarną karetkę, a sami pobiegli na pomoc i wynieśli kobietę z płonącego domu Antonina w bardzo ciężkim stanie trafiła do szpitala, gdzie po kilku dniach przez to, że to obrażenia były poważne, ale też przez to, że do jej płuc przez złamane żebra dostało się zapalenie, po kilku dniach zmarła. Badający ją jeszcze za życia lekarze stwierdzili, że kobieta na pewno została brutalnie zgwałcona. I tutaj pani Antonina do samego końca zaprzeczała, że została zgwałcona. Podejrzenia są takie, że zaprzeczała, dlatego że się bardzo tego wstydziła. Może też nie dopuszczała tego do siebie, bo ona była nieprzytomna, kiedy to się działo. Więc możliwe, że po prostu tak bardzo tego nie chciała, bo właśnie tak jak mówisz, wstydziła się tego, nie chciała tego przyjąć do wiadomości, że to się jej wydarzyło po prostu. Ale kobieta naprawdę walczyła wszystkimi siłami o swoje życie, naprawdę biedna, biedna pani. Ona być może miała właśnie takie pomieszane mhm. te wspomnienia, bo powiedziała swojej córce, że tamtego wieczoru dwaj mężczyźni wyważyli drzwi i zażądali od niej pieniędzy i możliwe, że ona pomyliła, sąsiadów, którzy ją ratowali, z włamywaczami właśnie i, i stąd ten, ten opis, co, co jej się przydarzyło. Zresztą, że prawdopodobnie jak usłyszała to pukanie do drzwi, może tego się właśnie obawiała, że ktoś się włamie, będzie żądał jakieś pieniędzy od niej, to jej się gdzieś przykleiło, potem właśnie ci sąsiedzi, którzy ją ratowali i może faktycznie wyważyli drzwi, ten widok się jakoś tak przykleił, dlatego te wspomnienia były pomieszane. Tak, tak. Koniec końców pani Antonina nie została nigdy przesłuchana przez policję ze względu właśnie na zwestę zdrowia. I minął znowu niecały rok, gdy doszło do kolejnej zbrodni. Mariusz, na prośbę ojczyma, pojechał rowerem do pobliskiego Chrubieszowa, by zapłacić za dzierżawę łąki. Po uregulowaniu należności, w drodze powrotnej do domu, zachciało mu się pić. Zajechał na ogródki działkowe Oaza pod miastem, gdzie zauważył Wiesławę Eł. 36-letnią matkę dwóch chłopców w wieku 16-17 lat. Jak już możemy się domyślić, to właśnie ją obrał sobie jako kolejną ofiarę. Postanowił ukryć rower, zaczaić się niedaleko i zaatakować. Sam o tym zdarzeniu później relacjonował policji. I tutaj cytat. Pojadłem trochę agresu, wtedy zobaczyłam pracującą w ogrodzie młodą kobietę. Zachciało mi się z nią kochać. Skryłem się więc za krzakami i obserwowałam co robi. Gdy zaczął padać deszcz, schowała się pod domkiem. I tutaj cytat z akt sprawy i dokładny opis tego co się wydarzyło. Zarzucił swojej ofierze drut na szyję i zaczął dusić. Kobieta broniła się jak mogła, wtedy oprawca jeszcze silniej uciskał i bił po twarzy. Straciła przytomność. Wtedy przerzucił ją przez ramię i zaniósł na sąsiednią działkę. Tam rzucił na ziemię, rozebrał do naga i dwukrotnie zgwałcił. Słyszał, jak oddycha, dlatego wyciągnął cezoryk, którym zadał jej śmiertelny cios prosto w serce. Potem położył jej głowę i szyję na druty, aby, jak zeznał, szybciej umarła. Na koniec zabrał jej zegarek kwarcowy i, jak gdyby nigdy nic, wrócił do domu. Wiadomość o tej zbrodni, i jak już można było się domyślić, o seryjnym mordercy, który grasuje po okolicznych wioskach. Bardzo szybko się rozeszło. No na okoliczne wioski padł blady strach. Kobiety bały się wychodzić z domu. No tak, bo to w sumie małe miejscowości. Takie rzeczy się tam nie zdarzają. To już trzy kobiety, które w tak tragiczny sposób zostały zabite w stosunkowo niedługim czasie no to tam trzy lata powiedzmy niecałe. Także ja myślę, że te wszystkie panie tam musiały się strasznie bać, bo tam często jest pewne, że sytuacja, że jesteś sama gdzieś na polu, w ogrodzie, idziesz do sąsiadki, to też musisz przejść przez takie mniej uczęszczane drogi. Oj, no straszne, straszne, naprawdę. No tak, ja znalazłam wzmiankę o tym, że po zmroku te okolice były praktycznie puste, bo wszyscy bali się wychodzić z domu. Ten strach towarzyszył mieszkańcom jeszcze kilka ładnych lat. Policja ponownie musiała działać pod presją społeczeństwa, tym razem ta presja była mocniejsza, bo wszyscy chcieli, żeby morderca trafił za kratki, czyli tam, gdzie jego miejsce, z dala od ich gospodarstw. I tak pod lupę trafił miejscowy ręcista Kazimierz U, który również posiadał działkę na terenie Oazy. Mężczyzna od początku zaprzeczał, żeby miał jakikolwiek związek ze śmiercią Wiesławy, jednak policja była nieugięta i nawet gdy badania DNA jednoznacznie wykluczyły kaźmierza oraz zabezpieczone na miejscu zbrodni włosy czy ślady obuwia, które nie należały do oskarżonego, to według policji, i tutaj cytat, to dowód wyłącznie tego, iż to nie on odbył spokrzewdzony stosunek zakończonym wytryskiem nasienia. Nie wyklucza to odbycia przez niego stosunku poza drogi rodne lub bez wytrysku nasienia. Ale też jeżeli to był ręciste, a to jednak duszenie drugiej osoby no Wymaga dużej siły, bo taka jest prawda: człowiek duszony no walczy tak całym sobą. No nie była jakaś, nie wiem, 90-letnia biedna kobieta, tylko to była już kobieta, która była w pełni sił, więc na pewno walczyła zaciekle świadczy o tym to, że nie zdołał jej do końca udusić, tylko straciła przytomność. A był silnym mężczyzną, bo tak jak wspomniałaś, on był silnym, rosłym mężczyzną. Tak, który całe życie praktycznie pracował w polu, więc tą siłę rzeczywiście miał, ale też nie jest powiedziane, że rencista musi być słabszy. Rencista to mi się kojarzy z kimś, no, no powiedzmy, kto albo ma jakąś niepełnosprawność, różnego typu oczywiście może mieć, no albo jest po prostu osobą już starszą, która nie może pracować właśnie ze względu na jakieś problemy zdrowotne, ale jeszcze niezwykle emerytalne. Tak mi się kojarzy rencista. No oczywiście, tak jak mówisz, nie wiemy. Może miał rentę z tytułu na przykład ubytku słuchu, a był rosłym i silnym mężczyzną, tylko po prostu nie mógł w pełni pracować i miał jakąś grupę inwalidzką. Ale tak mi się kojarzy właśnie rencista, że, że jednak no, uduszenie dorosłej kobiety i to w taki sposób, jeszcze ułożenie jej na jakichś drutach, czyli podniesienie ciała bezwładnego, no to wymaga dużej siły jednak. Tak, tak. Tutaj też widać, że ta ochota na ten seks i, i żeby kogoś udusić, żeby tam wyrzucić z mhm. siebie te emocje, które, które buzowały przez ileś tam czasu, to już jest też taka desperacja, bo tutaj no rzeczywiście to była kobieta, która była w sile wieku, mhm. to też nie było w odosobnieniu w jakimś domu na odnudziu, tylko na ogródkach działkowych, gdzie każdy mógł go zobaczyć, zauważyć, usłyszeć, że coś złego się dzieje. To już też świadczy o takiej desperacji. Ale też o pewności siebie, bo on do tej pory mimo, że już trzykrotnie zamordował wcześniej jeszcze te zwierzęta, nigdy nikt go nawet nie podejrzewał. Tak. Także tak. stawał się coraz bardziej w tym bezczelny i pewny siebie, że może sobie na to pozwolić. Tak. Także tutaj z jednej strony tak jak mówisz, podejrzewam, że, że znowu to zaspokojenie, coraz silniejsza była ta potrzeba zaspokojenia tego bodźca. Natomiast faktycznie też no to, że nigdy nie dostał po łapkach mówiąc, mówiąc tak bardzo, bardzo kolokwialnie i lekko, no, też sprawiało pewnie, że był coraz bardziej pewny siebie, że ujdzie mu to też płazem. No tak, to zdecydowanie dodawało mu pewności siebie. Tutaj a propos Kazimierza, ja powiedziałam, że DNA, które zostało znalezione na miejscu zbrodni, nie zgadzało się z jego DNA, a mimo to policja dalej mm. brnęła w swoje. I jako jedyny dowód, który obciążał mężczyznę, pochodził z badań osmologicznych. To jest trzy psy trapiące, które zostały użyte podczas eksperymentu potwierdziły, że na odzieży Wiesławy oraz kwiatach leżących na jej rowerze znajduje się zapach Kazimierza u, ale z drugiej strony zdarzały się takie sytuacje, że psy żywo reagowały na czyjś zapach, na kogoś. Ale to dlatego, że ten ktoś po prostu miał coś w sobie, jakiś charakterystyczny na tyle zapach, który dla tego psa z czymś się kojarzył, że ten pies po prostu dlatego na niego reagował, a nie dlatego, że ten zapach też był na miejscu zbrodni, powiedzmy. No tak i, i umówmy się, wiadomo, że te psy są szkolone, żeby może się jakoś tak super nie reagowały na różne takie bodźce, co normalny pies zareaguje, ale i tak, to nie jest tak, że one są nieomylne, no bo my jesteśmy nieomylni, no pies też może się pomylić. Może on hodował takie same kwiaty, stąd zareagowały te psy po prostu, że ten zapach im się zgadzał. No nie wiadomo też, może oni się znali. Dokładnie, to hmm. była ta sama okolica, te same działki, więc tutaj być może to był sąsiad za płotu, kto hmm. wie. Dla mnie takim mocniejszym zdecydowanie Dowodem jest to DNA, które przez policję zostało w taki zdecydowany sposób odrzucone. Mężczyzna został zatrzymany 15 dni po morderstwie. No i okoliczni mieszkający w tym momencie mogli sobie odetchnąć z ulgą, przynajmniej na chwilę. Powoli jednak po aresztowaniu Kazimierza, w stronę policji zaczęły się pojawiać niewygodne pytania, czy w toku śledztwa nie tworzono fałszywych dowodów. Bo było takie podejrzenia, i tutaj właśnie a propos tych śladów zapachowych, i prokuratura wojewódzka w zamościu wszczęła w tym kierunku postępowanie, jednak zostało ono umorzone wobec niestwierdzenia przestępstwa. I tak pan Kazimierz wyszedł koniec końców z więzienia dopiero po sześciu miesiącach, a po roku oczyszczono go z zarzutów. Niestety po tym zdarzeniu, jak nie trudno się domyślić, Musiał wyjechać z Chrubieszowa, bo pomimo uniewinnienia okoliczni mieszkańcy wciąż go podejrzewali, wytykali palcami, nie dawali żyć. Więc nic dziwnego, że ta cała sprawa, to oskarżenie o tak potworną zbrodnię i pół roku w więzieniu odcisnęły spore piętno na mężczyźnie, który podupadł na zdrowiu i kilka lat później zmarł. Czyli tak naprawdę był kolejną ofiarą tego naszego tutaj mordercy. Dokładnie. Sam Mariusz później o morderstwie Wiesławy mówił: Czułem samozadowolenie. Słyszałem po tym, jak ludzie mówili o tym zabójstwie. I w marcu 1997 roku rozpoczął służbę jako żołnierz poborowy w nadwiślańskich jednostkach MSWIA w Sanoku. Zarówno w wojsku, jak i będąc na przepustkach, gdy nie mordował kobiet, to i tak jak nie trudno się domyślić, zaspokajało swoje rządze na zwierzętach. I policji opowiadał bez skrępowania, że u nich w domu była taka spokojna krowa, z którą odbywał stosunki za każdym razem, jak był na przepustce. W tym czasie też krążyły plotki wśród mieszkańców okolicznych wiosek, że Mariusz wykorzystuje seksualnie zwierzęta i z tego powodu otwarcie się z niego naśpiewali, nie wiedząc wtedy jednocześnie, że to także on jest poszukiwanym mordercą. I tak 31 sierpnia 1997 roku zjawił się w rodzinnej miejscowości na przepustce z wojska. W Stefankowicach w tym czasie było dożynki, na które wybrał się wraz ze swoim kuzynem. I tego wieczoru znowu wypił sporo wina. I jak to po alkoholu, znowu zaczął odczuwać popęd seksualny, nad którym jak sam wspominał, nie mógł zapanować. Około drugiej w nocy ruszył w drogę powrotną do domu. I po drodze do niego doszło, że w okolicy mieszka samotnie genovefa F, niewidoma kobieta, którą kilka lat wcześniej zgwałcił. Włamał się do niej przez okno, i gdy genovefa, która o tej godzinie już spała, zbudziła się, usiadła na łóżku i nasłuchiwała. Mariusz w tym czasie spokojnie odłączył przewód elektryczny od radia tranzystorowego, zarzucił kobiecie na szyję i zaczął dusić. W tym przypadku jednak sam akt duszenia był już dla niego za mało zaspokajający i nie mógł osiągnąć satysfakcji, dlatego poczuł, że musi posunąć się o krok dalej. Więc zaczął bić ofiarę pięścią po twarzy i łamać jej żebra. Sposób, w jaki opowiadał o zdarzeniu policji, szczerze mówiąc, mnie przyprawia o gęsią skórkę, bo mówi to tak beznamiętnie, bez emocji. Tak jakby dla niego nic kompletnie złego się nie stało. Po całym tym zdarzeniu wrócił na zabawę, jak gdyby nigdy nic, a wcześniej rano wyjechał do jednostki do Sonoka. Ciało 67-letniej Genowefy znaleziono już następnego dnia. No i policja od razu zaczęła przesłuchiwać osoby bawiące się na imprezie. Rozmawiali między innymi z kuzynem Mariusza i z jego kolegami, z którymi spędził poprzednią noc i dzięki temu, dzięki tym zeznaniom Policjanci w końcu wpadli na trop mordercy. Ktoś zeznał, że widział, jak Mariusz w pewnym momencie zaczął oddalać się z imprezy w stronę domu Ganowefy. I tak, dzięki tym zeznaniom, dzięki świadkom, Mariusz Sowiński został zatrzymany 4 kwietnia 1997 roku. Ku zaskoczeniu funkcjonariuszy, już podczas pierwszego przesłuchania przyznał się do wszystkich czterech morderstw, mimo że tak naprawdę został zatrzymany. Za tylko tą ostatnią zbrodnię. Bez skrępowania i bez emocji opisywał każde morderstwo. Widać było, że to bycie w centrum uwagi sprawia mu olbrzymią przyjemność. Gdy policja pytała go o to, co zwróciło jego uwagę w mieszkaniach ofiar, ten wskazywał na przykład na placki zimniaczane na stole albo na radio stojące na parapecie i opowiadając podobno o tym, co zrobił, Miał minę bezbronnego dziecka, które tylko tak naprawdę się bawiło nie do końca zdając sobie sprawę, że to, co robi, to jest złe. Swoje zeznanie potwierdził podczas wizji lokalnej, która miała miejsce 7 września 1997 roku. Część zdjęć z tej wizji jest dostępna w internecie. Możecie zobaczyć, jak Mariusz Sowiński pokazuje w domu jednej z ofiar, jak zakładał jej na przykład kabel na szyję. Podczas tych wizji lokalnych. Pokazywał dokładnie, którędy wchodził, co robił swoim ofiarom, gdzie, jak i kiedy je dusił i gwałcił. Przerażeni policjanci mówili tutaj cytat: Podczas wizji lokalnych w miejscach morderstw zachowywał się jak na szkolnej wycieczce, uśmiechał się, żartował. Mariusz Sowiński był badany przez sztab psychiatrów i psychologów, w tym też przez znanego seksuologa profesora Zbigniewa Lwa-Starowicza. Przez kilka miesięcy obserwowano go na oddziale psychiatrii sądowej AM w Lublinie. No i biegli stwierdzili, że ma przeciętny iloraz inteligencji, że cechuje go mała pewność siebie, woli trzymać się na uboczu, stara unikać konfliktów, dlatego raczej ulega innym, jest nieśmiały i mało spontaniczny, a pytany o ocenę swojego postępowania powiedział, że wie, iż źle zrobił, ale to była siła wyższa i nie ma wyrzutów sumienia. I tutaj to, co już wcześniej wspomniałaś: dominującym zachowaniem seksualnym podejrzanego stał się sadyzm. Zadawanie cierpień ofiarom, kobietom lub zwierzętom, ulegało stopniowej transformacji i ostatecznie stało się nie mniej ważne, a w istocie ważniejsze od samego współżycia. Duszenie kobiet i zwierząt było początkowo dokonywane głównie w celu obezwładnienia ofiar. Jednak z czasem, na skutek wyuczenia, zachowanie agresywne stało się elementem koniecznym praktyk seksualnych, bodźcem seksualnym. Więc tutaj, gdyby pewnie nie został zapany podczas tej ostatniej zbrodni, to te kolejne ataki byłyby jeszcze bardziej agresywne, jeszcze większe cierpienie spotkałoby na pewno potencjalne ofiary. I tak proces ruszył jesienią 98 roku. Po zakończeniu pierwszej rozprawy ojciec zamordowanej na ogródku działkowym w Wiesławy zaatakował Sowińskiego. Nie wiem jak, w jaki to sposób, nie wyobrażam sobie, ale przemycił do sądu siekierę. Najpierw gazem pieprzowym zaatakował konwojujących oskarżonego policjantów, a następnie ugodził Mariusza siekierą w plecy. Po napaści ojciec ofiary został osadzony w policyjnej Izbie Zatrzymań, a Sowiński przewieziony do szpitala. Koniec końców, cios siekierom okazał się niegroźny, a rana na plecach była tylko powierzchowna. Jeżeli chodzi o zamachowca, czyli ojca Wiesławy, to dzięki wstawiennictwu ówczesnego wojewoda zamojskiego, ale też dzięki protestom jego sąsiadów został zwolniony, a śledztwo w tej sprawie wkrótce umorzono. Po wyzdrowieniu Mariusza Sawińskiego, jego sprawa wróciła oczywiście na wakandę. Prokuratura zażądała dożywotniego pozbawienia wolności, z możliwością zwolnienia warunkowego po upływie 50 lat. Aby podkreślić to, jak niebezpiecznym jest przy okazji, to prokuratura przytoczyła sytuację, gdy po jednym z morderstw oskarżony powybijał wszystkie krowy pokrzywdzonej, a następnie zaczął je wszystkie gwałcić po kolei. Co ciekawe, on sam podczas. Posiedzenia w sądzie odmówił składania wyjaśnień i powiedział, że jest niewinny. Więc to jest też taki dość niespodziewany zwrot akcji. Chociaż to tak często jest, że to jakby potrzeba opowiedzenia o tym komuś i pochwalenia się, bo większość seryjnych morderców tak ma. Także wydaje mi się, że on bardzo chciał komuś o tym opowiedzieć, więc jak już w końcu został zatrzymany, to opowiedział, bo w końcu mógł, natomiast potem może do niego dotarło, jakie konsekwencje go czekają. I już się wycofał. Tak, już niekoniecznie to mu się spodobało, bo fakt faktem na jednym z zdjęć, gdzie pokazuje prawdopodobnie narzędzie zbrodni, tak to wygląda, tak to kojarzę, to się po prostu na tym zdjęciu uśmiecha. No i właśnie tutaj też cytat jego wypowiedzi. Wszystkie fakty zostały przeze mnie wymyślone podczas przesłuchania. Kazali mi pod groźbą potwierdzić przed prokuratorem. Nie popełniłem żadnych zbrodni, o wszystkich dynatkach przeczytałem w gazecie. Pochodzę z bardzo małej wioski, w której nic się nie dzieje, dlatego chciałem stać się osobą sławną, być opisanym w gazetach i w mediach. Cel oczekiwany uzyskałem. Zdałam sobie sprawę, że moja bujna wyobraźnia pociągnęła nieobliczalne skutki. Posiadam na każdy dzień alibi. Dlatego już nie chcę składać żadnych wyjaśnień. W sumie dość sprytnie tutaj wybrnął z tego, skąd znał szczegóły, no bo czytałem w gazecie, tylko myślę, że aż takich szczegółów w gazecie nie ujawniono. Dokładnie, dokładnie tak. Obrońca oskarżonego wnioskował oczywiście o umieszczenie go w zakładzie psychiatrycznym, próbując tym samym udowodnić, że jego klient w chwili zbrodni był niepoczytalny. On też pewnie już ten obrońca wyczuł, że to jest tak naprawdę jedyna możliwa droga. I wyrok zapadł pod koniec czerwca 2000 roku. Sąd okręgowy w zamościu skazał. Mariusza Sawieńskiego na karę dożywocia z możliwością ubiegania się o przedterminowe zwolnienie z więzienia po upływie 50 lat, czyli najwcześniej w roku 2047, gdy oskarżony będzie miał 71 lat. I został również pozbawiony praw publicznych na 10 lat. Po apelacji sąd drugiej instancji utrzymał wyrok w mocy, uzasadniając tym, że oskarżone stanowi zagrożenie dla otoczenia. Obrońca wniósł kasację i sprawa wróciła do sądu apelacyjnego w Lublinie. W 2003 roku sąd apelacyjny ostatecznie utrzymał wyrok w mocy. Aktualnie, i to możecie sobie sprawdzić w internecie, Mariusz Sowiński przebywa w zakładzie karnym Rzeszów Załęże. Ze względu na znaczny stopień demoralizacji i nieprzewidywalności zachowań, jest izolowany od współwięźniów i przebywa w celi jednoosobowej. Nigry psuje, ukończył kurs czeladnika w zawodzie koszykarz-plecionkarz. W celi ma telewizor, ogląda programy informacyjne i filmy sensacyjne, aktywnie uczestniczy w formach duszpasterskich i objęty jest terapią dla sprawców przestępstw seksualnych. Od 2004 roku tutaj Ciekawostka stara się o ułaskawienie od kolejnych prezydentów, czyli od Aleksandra Kwaśniewskiego, od Lecha Kaczyńskiego i w 2011 roku od Bronisława Komorowskiego. Ja nie wiem, nie mam tutaj takiej informacji, czy do obecnego naszego prezydenta również pisał prośbę o ułaskawienie, ale coś mi tutaj podpowiada, że, że pewnie tak. Z powodu negatywnej prognozy kryminologicznej, czyli postępującej progresji zaburzeń seksualnych, wszystkie prośby zostały odrzucone. We wniosku do prezydenta Komorowskiego zapewniał, że żałuje swoich czynów, że chciałby cofnąć czas, podkreślał, że jest chorym człowiekiem i musi rozpocząć leczenie poza więzieniem, bo w obecnym miejscu jest to niemożliwe. Nie wiem, czego on oczekiwał, skoro nawet nie potrafi funkcjonować w takiej małej społeczności i tak mocno... Jakiejś ułożonej społeczności, jaką jest społeczność więzienna. Tak? Tam było, że, że jakiś przemoc, coś takiego, mało tego, jeszcze osoby, które starają się go leczyć, pokazują, że jemu się tak naprawdę pogarsza, bo podejrzewam przez to, że nie zaspokaja tych swoich chorych bodźców, to coraz bardziej się nakręca, więc nie wiem, na co on liczył z tym ułaskawieniem, skoro nie wykazuje żadnego progresu, jeśli chodzi o leczenie <grytanie> i nie ma prognozy tak naprawdę, że, że coś się polepszy. Sam Sowiński mówi, że był wtedy młody, gdy popełniał te zbrodnie, i nie w pełni władz umysłowych. Gdy teraz się nad tym zastanawia, to nie mieści mu się w głowie, jak mógł dopuścić się czegoś tak okropnego. Pisał też, że jest osobą wierzącą w tych podaniach do prezydentów o wcześniejsze zwolnienie z więzienia, a jako dowód wskazywał na objawienia, jakich podobno doświadczał tuż przed popełnieniem zbrodni. Ostatnie prośby o łaskawienie uzasadniał pogarszającym się stanem zdrowia i chęcią pomocy dziadkom. I tutaj kolejny cytat. Chciałbym się nimi zaopiekować, być pomocnym w ich starości. Zrozumiałam swoje błędy, przeprosiłam listownie rodziny poszkodowanych, chociaż wiem, że nigdy nie naprawię krzyw, jaki im wyrządziłem. Bo życie ludzkie jest najcenniejszym darem od Boga i nikt nie ma prawa go odbierać innym. Tutaj też ciekawe jest to, że chce zostać dawcą szpiku kostnego, twierdząc, że tylko w ten sposób może spełnić dług zaciągnięty wobec społeczeństwa. Mariusz Sawieński ma naprawdę bardzo dużo wolnego czasu, bo postanowił wykorzystać go na różnego rodzaju pozwy. I tak na przykład w grudniu 2001 roku pozwał Henryka J., czyli ojca zamordowanej Wysławy, który wtedy rzucił się w czasie rozprawy Mariusza w sądzie z siekierą. Pozw dotyczył Odszkodowania i zadośćuczynienia za krzywdy, których doznał i zażądał 3000 złotych, jednak później stwierdził, że kwota ta jest za mała i zwiększył ją do 10 tysięcy złotych. Oczywiście sąd w Chrubieszowie uznał, że przyznanie mordercy odszkodowania byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. W drugim pozwie Mariusz domagał się od dwóch policjantów po 80 tysięcy złotych za to, że nie zapewnili mu bezpieczeństwa, gdy Henryk J. go zaatakował, a za zniszczoną odzież domagał się od policjantów 360 złotych. Co za bezczelny typ, za przeproszeniem, bo po prostu masakra. Ale on nie bierze pod uwagę, że teoretycznie rodzina mogłaby pozwać w pozwie cywilnym jego za to, że utracili to, co mogłaby rodzina zyskać, gdyby osoby zabite żyły, bo w Stanach są takie pozwy. I wtedy się wylicza, ile ta osoba mogła zarobić pieniędzy, w jaki sposób mogła zainwestować te pieniądze, i ile mogła tak jakby dać rodzinie, powiedzmy. I rodzina dostaje tego typu odszkodowanie, więc może jak on jest taki fajny się lubi sądzić, to może rodzina powinna go oskarżyć o jak przynajmniej pół miliona złotych, powiedzmy. Jedna, druga, trzecia rodzina, czwarta jeszcze do tego wszystkiego. I za straty moralne, może rachunek za leczenie psychiatryczne. Można naprawdę mnożyć, za co rodzina może go oskarżyć w pozwach cywilnych. No w Polsce się tego po prostu nie praktykuje jako tako, bo nikt normalny nie lubi się ciągać po sądach, ale on po prostu przechodzi ludzkie pojęcia. No tak, no tak jak powiedziałam, chyba ma tam za dużo wolnego czasu, za dużo czasu na rozmyślania, co by tutaj porobić innego. Też był pozew dotyczący byłego szefa prokuratury rejonowej w Zamościu. Mariusz Sowiński domagał się właśnie pół miliona. Mm -hmm. złotych. Odszkodowania wraz z odsetkami za nieuprzejme zachowanie i to, że nie pozwolił mu dokładnie zapoznać się z aktami sprawy, w której był oskarżony. To jest oczywiście nie koniec tej historii z pozwami, bo im dalej w las, tym ciekawiej. W 2002 roku pozwał mieszkańca swoich rodzinnych Stefankowic, chciał od niego 50 tysięcy za dość uczynienia z odsetkami za to, że przed 10 laty został poszkodowany przez jego konia. Do zdarzenia miało dość w 1993 roku. Tam bodajże Sobiński został przez tego konia kopnięty. Miał rozdarty łuk brwiowy, no i to był idealny dla, dla niego, dla Mariusza, argument na pozew, ale no jak nie trudno się domyślić, został on odrzucony. Bo jest to no już taka dla mnie atrakcja. Może koń się bronił abstrakcja. po prostu. Tak, no oczywiście, podejrzewam, że to była jedna z tych sytuacji, gdzie, gdzie kon miał skończyć jako jedna z ofiar Mariusza Sawińskiego. Tutaj y, wspomniałam na początku tego podcastu, że używanie pseudonimu „wampir” w jego przypadku jest ryzykowne. No i właśnie dochodzimy do tego też bardzo ciekawego, moim zdaniem najciekawszego pozwu ze strony Mariusza. On poczuł się urażony pseudonimem Wampir, którym określono go podczas jednej z audycji w Radio Lublin. Argumentował to tym, że wampir pije krew swoich ofiar, a on nigdy czegoś takiego nie robił. Ale w tym przypadku, jak już pewnie możecie się domyślić, ten pozór również został odrzucony. A dlatego, że sąd rozpatrujący sprawę sięgnął do słownika języka polskiego i znalazł tam określenie słowa Wampir jako nie tylko kogoś, kto pije krew. Stwierdził, że można nazwać tak również seryjnego zabójcę z zaburzeniami psychicznymi, który dopuszcza się morderstw o podłożu seksualnym. Więc tutaj argument nie do przebicia sądu. Co po tych 50 latach się wydarzy? To jest za, no, jeszcze trochę, czyli 27 lat, wtedy Mariusz Sowiński będzie mógł ubiegać się o przedterminowe zwolnienie. I to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o tego naszego pierwszego polskiego seryjnego mordercy. Nie jest to pierwszy seryjny ogólnie morderca na naszym podcaście, ale wydaje mi się, że to jest chyba taki najbardziej może niepokojący przypadek, przez to, że to zaburzenie dotyczyło może nie tylko ludzi, ale też zwierząt i to, w jak agresywny sposób Mariusz obchodził się ze swoimi ofiarami. Tak, ponieważ no, nasza Dorotea, czyli tak jakby pierwsze seryjne morderca, ona powód był finansowy, także ona ich po prostu, w cudzysłowie po prostu, ona ich mordowała po to, żeby przejąć ich majątki, ich yy, świadczenia właściwie. Natomiast Walker, no, on z kolei no, dusił te ofiary, ale on ich nie kaleczył, on ich nie bił, przynajmniej nie było tego w tym, co, co czytaliśmy, tylko i tym co opowiadałam, on te ofiary no też gwałcił i dusił, natomiast tutaj jest jeszcze dodatkowo te, te, te miażdżenie tych, tych żeber, przecież z jaką siłą to trzeba zrobić te bicie potem po twarzy tych osób podpalenie też tej osoby która jeszcze żyła, no to wszystko jest, jest zdecydowanie no, już takim bardzo dużą agresją i ja jeszcze o takim seryjnym morderstwie nie opowiadałam no bo też prawda jest taka, że Póki co nie bram na tapetę tych bardzo dużych nazwisk, czy jad Camper, BTK, czy nasz ukochany Ted Bundy, ale nie bram jeszcze ich na tapetę, bo to u nich właśnie była ta eskalacja, że, że ta przemoc była już taka naprawdę na bardzo wysokim poziomie. No także to pierwszy nasz taki, gdzie gdzie faktycznie, no. Włos się na głowie jeży, że tak długo funkcjonował w społeczeństwie i tak naprawdę był może obok tych rodzin, może się z nim spotykali, bo to w końcu małe społeczności, w kościele na przykład. No, no tak, tak, dużo, dużo sąsiadów. Mariusza Sawińskiego, no było po prostu zaskoczonych, bo on uchodził za takiego outsidera, spokojnego, zawsze gdzieś tam trzymającego się z boku, nie wychylającego się. I tutaj nagle taka bestia, która budziła się w nim podczas tych wszystkich morderstw, kompletnie im nie pasowała do tego obrazu spokojnego, cichego chłopaka, który pomaga swoim rodzicom w gospodarstwie. Więc rzeczywiście no jest to dla mnie bardzo ciekawa historia, też z tego względu, że on w bardzo młodym wieku zaczął swoją przestępczą działalność, że tak to określę, i nawet jak na to, że miał przeciętny iloraz inteligencji, bardzo długo był nieuchwytny. Całe szczęście, że skończyło się na tych czterech ofiarach. Szkoda, że, że nie od razu, szkoda, że może w tym wieku, 18 lat, kiedy pierwszy raz zgwałcił kobietę, nie został od razu złapany. No, jest to taki pierwszy nasz przypadek. Jestem bardzo ciekawa, jak wy zareagujecie na tą historię, czy ją wcześniej słyszeliście, czy nie. Czy macie też jakieś interesujące fakty dotyczące tej sprawy? Także piszcie, komentujcie. No i nie ukrywam, że ja. W planach mam rozwinąć listę polskich seryjnych mordercy na naszym podcaście Zbrodnia przy kawie. Myślę, że pociągniemy sprawy tych bardziej znanych zabójców, ale to będzie już taki odcinek, myślę, że wspólny, wspólnie poprowadzony, bo to już są takie kobyłki, które być może też trzeba będzie rozbić na dwa odcinki, ale to jeszcze zobaczymy. Nie obiecujemy, ale mamy w planach, mamy gdzieś tam z tyłu głowy. Takie coś zrobić na zbrodni przy kawie. Tak, dokładnie, bo, ponieważ większość z, z Was, drodzy słuchacze, jest rasowymi tutaj ekspertami już od True Crime i jesteśmy już którymś podcastem i, i jest to część jakiejś Waszej fascynacji, ale myślę, że czasem jest tak, że znamy nazwisko i mniej więcej kojarzymy sprawę, ale nie znamy szczegółów. Ja tak miałam na przykład z Jeffrey Damerem. Że ja oczywiście jedno kojarzyłam nazwisko, no bo to jest jeden z tych głównych czołowych, ale detali nie znałam, tak naprawdę jego przestępstw, jego właśnie jakiś taki motywu działania, tych szczegółów nie znałam, właśnie ostatnio uzupełniłam tą moją wiedzę na ten temat. I, I faktycznie też bardzo fascynująca postać do tej pory mi gdzieś tam umykała. Także myślę, że może część z was, tak jak ja, zna te sprawy, zna tych sprawców, natomiast nie zna aż takich szczegółów. Dlatego, jakbyśmy się poważyły na to, żeby o tych zbrodniach mówić, o tych przestępcach mówić, to chciałbyśmy właśnie, żeby dużo było takich szczegółów. Chciałbyśmy jakąś właśnie tutaj literaturą się podeprzeć, nie tylko jakimiś dokumentami żeby po prostu było tego dużo, żeby to było pełne informacje, żeby może nawet osoby, które siedzą w tym klimacie już jakiś czas znalazły coś ciekawego w tym. Dlatego właśnie wsp Natalia wspomniała, że takie odcinki zastanawiałyśmy się, żeby zrobić je po prostu razem, żeby właśnie rozbić je na dwie części, żeby można było i je jakoś tak skonsumować w wygodnej formie, ale żeby jednocześnie nie starać się upchnąć tego w tych tam 40 paru czy, czy tam godzinie czasu. Także dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie, czy to jest dobry pomysł, czy raczej wolicie jednak mniej znane sprawy albo takie właśnie na jeden haps sprawy, i żeby już po raz kolejny nie wracać do tych bardzo super popularnych. No to tam jakoś to odłożymy może na półeczkę i kiedyś do tego wrócimy przy okazji jakiegoś okrągłego odcinka albo jakiegoś odcinka specjalnego. Ale jeżeli będziecie chcieli, no to, to myślę, że jakoś wrzucimy ten temat na tapetę i może w jakimś nawet niedługim czasie będziemy chciały pierwszy taki odcinek wypróbować i zobaczyć, jak Wam się spodoba po prostu. Ja też nie ukrywam, że chętnie, chociaż na chwilę wyjdę z tego polskiego podwórka i powędruję świat. Co z tego wyjdzie, to zobaczymy. To wszystko jest w planach. My się cały czas rozwijamy, a wy nam dajecie ten wiatr w skrzydła, który nam pozwala się rozwijać i motywuje do tego, żeby właśnie sięgać po kolejne sprawy i wam o nich opowiadać. Także dziękujemy bardzo za uwagę. Na za tydzień będzie sprawa Oli i do usłyszenia. Do usłyszenia.